Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i cóż, mamy aktualizację 4.5. i Teraz pytanie powstaje: Co dalej z tym fantem? Ano, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Heh. Wielu z Was twierdzi, że no dobra, Hincul, marudzisz, narzekasz, że te. Wcześniejsze czołgi też były składakami, że też nie były historyczne. Oczywiście zgadzam się, ja tutaj wcale nie szukam jakichś nie wiadomo jakich mocno historycznych czołgów, z tego względu, że nawet podchodząc do gry, nie może być tak, że Tygrys pierwszy na przykład walczy z pojazdami z lat 80. Tak. Ale pomijmy ten temat, mi chodzi bardziej o sam fakt, że takie pojazdy gdzieś tam były w projektach czy niektóre nawet powstały. A w porównaniu do tego, co teraz nam Wargaming zaserwował, pierwsza rzecz, gdzie nam się rzuca w oczy, to jest właśnie zmieniony układ zupełnie, właśnie tutaj, tego menu, gdzie mieliśmy na samym początku gry. No, i tutaj mamy oczywiście, możemy sobie wybrać serwery. Jest oczywiście minigra zmieniona, tylko można powiedzieć, taka okładka co nowego. To oczywiście nam się też pojawia podczas ładowania gry. No i mamy najemników, do tego zaraz przejdziemy, ale odpalimy najpierw grę. Heh. I teraz pytanie moje jest takie do Was. Czy to dalej ma sens? Czy jest w ogóle sens nagrywania jakiegokolwiek materiału, jeżeli chodzi o te pojazdy? Czy chcielibyście w ogóle coś takiego widzieć? Bo, jak dla mnie, kompletnie nie ma to sensu. Kompletnie z tym się nie zgadzam. Nie zgadzam się na te cudactwa, jakie Wargaming nam tutaj zaserwował. Wiem, że. Bardzo dużo nowych map się pojawiło. Postaram się po prostu te mapy wam zaprezentować. Aczkolwiek szczerze powiem, sam od siebie strasznie mnie to odpycha. Nie chcę się kompletnie grać już w tą grę. Nie chcę mi się po prostu ekspić jakiegokolwiek pojazdu, bo nie widzę po prostu sensu. Pierwsza rzecz, jaka nam się tutaj też pojawia taka większa zmiana, to jest garaż. Nie mamy już takiego standardowego garażu. Mamy można powiedzieć, że troszeczkę podobieństwo do wersji pc aczkolwiek, aczkolwiek no, moim zdaniem chyba troszeczkę nawet lepiej to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o sam wygląd. I teraz najważniejsza rzecz. Pojazdy, nowe pojazdy. Oczywiście mamy tutaj operacje, mamy kontrakty na te pojazdy. Musimy wypełniać te, dajmy na to niektóre jakieś tam kontrakty, odblokowywać właśnie te pojazdy. Tak więc o tym może później. Najpierw bardziej bym się chciał skupić na temat właśnie tych nowych pojazdów. Mamy dodaną nową linię, zupełnie nową linię, czyli Mercenaries, te, tych najemników. Mamy najpierw na samym początku, bo ponoć mają być dodawane nowe pojazdy każdego tygodnia. Mnie to kompletnie nie interesuje, z tego względu, że tak. Po pierwsze, nazwy totalnie wyjęte. Nie wiem z czego, nie chcę tutaj się brzydko wyrażać. Kabus, Nidl, Bulwark. Nawet pijany Indianin by czegoś takiego nie wymyślił, szczerze Wam powiem. I teraz mamy pojazdy, można powiedzieć, do zrobienia w kontraktach do poziomu siódmego. Jest oczywiście. A, nawet do ósmego, ale jeszcze tutaj nic nam się nie odblokowuje. Jest nawet pojazd dziesiąty poziom i pod bardzo fajną nazwą Tusk. Jest to połączenie chyba AMX-a 105 tego Lighta 10 poziomu z Sheridanem albo, no nie wiem, 149 można powiedzieć, tylko że na trolu. Teraz przejrzymy sobie mniej więcej od samego początku, jak te pojazdy wyglądają, i to jest moje zastrzeżenie, właśnie coś takiego. Zobaczcie, jak ten pojazd wygląda, albo choćby nawet ten pojazd. Albo nawet, czekajcie, tutaj jest jeden taki coś takiego. Kolejny pojazd. Czekajcie, <grytanie> czekajcie, tu pominąłem tak chyba ten najlepszy z nich wszystkich. A nie, to nie ten, jeszcze nie ten. O, czekajcie, to by chyba był ten, ten. Albo ten pojazd. No i teraz. Yy... Ktoś może powiedzieć, No, chincul, czepiasz się, że to nie pojazdy jakieś historyczne. No, zdecydowanie nie jest różnica w porównaniu tego pojazdu do choćby nawet tego pojazdu. Ręce po prostu opadają. Ja wiem, że wielu zwolenników jest tak, takich, można powiedzieć, cudacznych pojazdów. Ja naprawdę nic do tego nie mam. Naprawdę dla mnie mo mogłyby te pojazdy być, mogłyby na przykład być w postaci właśnie coś takiego jak te historie wojenne. Tak, ja naprawdę do tego nic nie mam, ale jeżeli będę spotykał takie pojazdy w bitwach. To jest sens jakiegokolwiek grania. Ktoś może powiedzieć, no dobra, to jest tylko gra. Ja rozumiem, to jest tylko gra. Grając, zaczynając gra, grę, znaczy grać w tą grę ponad 4 lata temu, zdecydowanie inaczej nastawiałem się, inaczej podchodziłem do tego tytułu. Z tego względu, że chciałem, żeby ta gra szła w zupełnie innym kierunku, a niestety poszła zupełnie Innym kierunku. No i w tym kierunku, w jakim ta gra zmierza, ten produkt, po prostu totalnie mi się to nie podoba w porównaniu do wersji pc gdzie zupełnie inne jest podejście, choćby nawet o jakieś klanówki, czy twierdzę, czy no wiele, wiele innych rzeczy, gdzie ta gra jest naprawdę rozwijana. A tutaj dodaje się bullshit, czyli można powiedzieć, gówno, że tak powiem, i po prostu. To wszystko, tak, i ma, mam się z tego cieszyć, bo ja totalnie z tym się po prostu nie zgadzam. Nie zgadzam się i mam nadzieję, że wielu, wielu z Was również z tym się nie zgadza. No bo patrząc na te nowe pojazdy, po prostu ręce opadają. Tak, po co w ogóle robić jakiekolwiek kontrakty, żeby odblokować coś takiego? No, hello, <laughs> no masakra dosłownie, nie. Wiele pamiętam było uwagi, wiele można powiedzieć było skarg, jak wprowadzili właśnie te pojazdy z mangi japońskiej. Wcale nic nie stoi, powiem Wam, na przeszkodzie, żeby do tego drzewka zobaczcie, ile tutaj jest miejsca, gdzie można było dołączyć jeszcze wiele, wiele innych pojazdów, i prawdopodobnie tak zrobią. A jakie to będą, tego nikt naprawdę nie wie, bo można by było powiedzieć, że różne cudaczne pojazdy można by było tutaj wprowadzić, i będą wyglądały w Podobny sposób, nie wiem, T29, z działem Tiger'a, prawdopodobnie ze spodem, z kadłubem od ISA. No, totalnie się to po prostu mija z celem. Takie jest moje zdanie. Tak więc, nie wiem. Ja, jeżeli chodzi o te nowe pojazdy, pamiętam, mówiłem Wam i cały czas się tego będę trzymał. Te pojazdy, jeżeli chodzi o Cudaki, nie będą się pojawiały na moim kanale. Nie wiem, chcecie, interesujcie się po prostu gdzieś na czymś innym, na innych kanałach, ale, na kanałach, ale ja po prostu tego nie będę Wam prezentował, bo nie zgadzam się z tym. Nie jest to, na co czekałem, to co bym chciał widzieć w grze World of Tanks na wersji właśnie konsolowej. Sorry za to ale niestety takie jest moje zdanie. Jeżeli macie inną opinię, oczywiście każdy może wyrazić swoje zdanie. Ktoś może spodoba mu się grania akurat czymś takim. Ja nawet, słuchajcie, nawet Wargaming nam nie daje takiej możliwości, żebyśmy mogli ukryć te pojazdy, żeby, żebyśmy po prostu tego jakoś nie widzieli, żeby nam się zupełnie co innego pokazywało w grze. Nie mamy takiej możliwości, będziemy musieli po prostu z takim czymś razem, dajmy na to, wchodzić do Randoma i grać przeciwko czemuś takiemu. Kurczę, no masakra, nie? Czekajcie, moduły, a pancerz jeszcze? Jest też wszystko pokazane. Ja nie mam zamiaru poświęcać kompletnie czasu na, na to wszystko, no i teraz pytanie powstaje, czy dalej jest sens grania w ten produkt. Z miłą chęcią powiem Wam szczerze, że odpaliłbym grę, pograł, ale nie widzę po prostu kompletnie sensu. No bo po co? Teraz expiłem sobie właśnie AMX-a 1390 do nowego, znaczy do tego Lighta 10 poziomu, chciałem go Wam też zaprezentować, ale... Jakoś mi się nie chce, szczerze Wam powiem. Nie wiem, może potrzebuję trochę czasu. Dobra, to by było na tyle mojego marudzenia, i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o nowe mapy, postaram się zrobić oczywiście materiał. A na razie smutno, ale prawdziwie żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Hej.